Francis, siedzimy tu już 6 godzinę i wiemy, że to ty zabiłeś Charlie'ego. Nie znamy tylko jeszcze motywu. Charlie, to była straszna gnida, ale tego morderstwa nie możecie do mnie przypiąć. Miałem z nim porachunki, ale to nie ja go sprzątnąłem. Tak? To co powiesz nam o tym lugerze, który znaleźliśmy przy twoim samochodzie? Panie Błazo, każdy, kto był na wojnie i walczył ze szkopami, ma takiego na pamiątkę. Wtedy z ciał zdejmowało się, co tylko można było przywieźć do domu. Połowa weteranów w mieście może takiego się pochwalić. W takim razie zabawne, że wspominasz o tym, że jest to twoja broń. Bo przy miejscu zbrodni znaleźliśmy łuski, które idealnie pasują do tej broni. No dobra. Charlie to był prawdziwy skurwysyn. Handlował narkotykami na całym nabrzeżu. Sprawa była prosta. Albo on, albo ja. Nie ma sensu dalej się z tego wykręcać, ale i tak uważam, że dobrze zrobiłem. Mam cię. Cześć. Witajcie w latach 40. To, co mogliście zobaczyć przed chwilą, to scenka, którą odegraliśmy dla was na podstawie wymyślonego scenariusza, więc żadnych tej spoilerów nie będzie. Do gry Detective City of Angels. Mariusz, Mateusz, pokrótce opowiemy wam, o co chodzi w tej grze, co jest w środku, jak grać i czemu ta gra jest fajna albo nie jest fajna. Tak jest. Detective to jest ogólnie gra, która jest dosyć trudno dostępna na europejskim rynku. Jest produkowana przez amerykańską firmę Van Ryder Games. Pierwsza wersja wyszła już dobrych parę lat temu. Stoi tutaj tylko dlatego, że na Kickstarterze niedawno była, rok temu niecały, była kampania z dodatkiem, gdzie udało mi się załatwić sobie od razu podstawkę i pierwszy dodatek, który też wyszedł już jakiś czas temu, teraz czekam na drugi. I jest to gra dla od 1 do 5 osób, ze względu na tematykę rekomendacja jest od 14 lat wzwyż. Każda sprawa może zająć dla detektywów od około godziny do 2-3 godzin, jeżeli chodzi o rozwiązywanie, zależy od skomplikowania sprawy. I od tego, jak dobrze są detektywi. I od tego, jak dobrze są detektywi, jak dobry jest prowadzący. Jedynym mankamentem tej gry jest to, że jest bardzo dużo tekstu, nie ma niestety polskiej wersji, wszystko jest tylko i wyłącznie po angielsku, także osoby siedzące przy stole wszystkie muszą dość dobrze ogarniać język, ale co jest w środku, jak w to się gra, to zobaczycie już za sekundę. Jesteśmy z powrotem. Tak jest. Magia ekranu, magia kina. Wszystko jest rozłożone, wszystkie komponenty mamy wyciągnięte. I od czego zaczniemy? Może zaczniemy od planszy po prostu, bo to jest podstawa gry. Plansza jest ogólnie bardzo fajnie zrobiona, ze względu na to, że jest to autentycznie odwzorowane Los Angeles lat 40. Także wszystkie główne dzielnice, West Side, Hollywood, Central LA, South Bay i San Gabriel Valley, jest około 100 lokacji, które można odwiedzić w trakcie gry w tych dzielnicach. Te lokacje są faktycznie, co jest ciekawe, autentycznymi lokacjami z autentycznymi nazwami. Także jeżeli na przykład ktoś grał powiedzmy w LA Noir od Rockstara, no to też zobaczy bardzo dużo podobieństw. Tam też mapa miasta jest bardzo wiarygodna. I no i co? Oprócz tego, że mamy samą mapę, mamy jeszcze miejsce na rozłożenie kart z dowodami, mamy tak naprawdę jeszcze tracker dni i to wszystko. Tak. Z tego, co się dzieje na planszy. I teraz tak, siadacie, rozkładacie planszę, wybieracie scenariusz, bo tutaj mamy jakby jednorazowe scenariusze tak naprawdę, bo jak rozwiążemy sprawę, to już bez sensu grać jest drugi raz w tą grę. No ale tak jak mówił Mateusz wcześniej, scenariusze zajmują dość długo i gra jest na wiele osób, więc jakby tutaj godzino gier będzie dość sporo, tak? Zdecydowanie. Scenariusze są też niepołączone, tylko jeszcze powiem, więc możecie sobie dobrać do każdego scenariusza inną ekipę, albo jeżeli jesteście narratorem, czyli taką osobą, jaką Mateusz był tutaj na początku w naszej wstawce, to możecie sobie odgrywać z powrotem tak naprawdę te scenariusze z innymi ludźmi. Mhm.
Scenariuszy w podstawowym pudełku jest 9 sztuk. One są podzielone na 3 poziomy trudności. Od takiego jednego tutorialowego i jeszcze jednego na poziomie łatwym poprzez kolor żółty, który już jest trochę bardziej skomplikowany, poprzez te najbardziej wymagające, które się nazywają hardboiled i one już są naprawdę dosyć długie. W tym dodatku są 4 nowe scenariusze. W dodatku kickstarterowym z ostatniej kampanii dochodzi jeszcze 5 kolejnych, także tutaj jest naprawdę dosyć dużo zabawy. Można w to grać nawet solo, o czym później, także nie trzeba mieć koniecznie ekipy do grania tego wszystkiego. No i tak, wybieramy sobie na początku scenariusz. Przykładowo otworzymy jedną kopertę, jedno pudełko ze scenariuszem trudnym, żeby pokazać, jakie to są ilości komponentów i tego wszystkiego, co się znajduje w środku. No ale tak, samo przygotowanie do gry to należy zacząć od tego, że są te planszetki detektywów i planszetki narratora. To jest właśnie planszetka narratora, tak, to co miałeś w ręku jako pierwsze, która wygląda w ten sposób, i planszetki detektywów. No i właśnie, narrator dostaje tą planszetkę, na której tak naprawdę zbyt wiele się nie dzieje. To jest tylko planszetka, na której on będzie trzymał żetony detektywów, które zbierze w trakcie gry. Natomiast detektywi mają planszetki, na których jest zdecydowanie więcej. Tam są opisane wszystkie akcje, które detektywi mogą robić. Tam również trzymają swoje pieniądze i tam również mają opisane wszystkie akcje specjalne. Każdy detektyw dostaje na początku 5 dolarów pieniędzy. Znaczy pierwszy detektyw dostaje 5, drugi 6, trzeci 7 i tak zgodnie z ruchem wskazówek zegara dookoła stołu. Te pieniądze będą potrzebne w trakcie gry. Dostaje również takie żetony kapeluszy, które są markerami wpływu detektywów. Właśnie takie fedory, jak mam na głowie. Dokładnie. Dostają również 4 kostki, 4 sześciany w swoim wybranym kolorze, które są, mają symbolizować akcje, i znaczniki informacji, które też są w ich kolorze, je się będzie rozkładało na planszy, żeby oznaczyć, który detektyw do których dowodów ma dostęp. I to są te wszystkie rzeczy do rozłożenia. Oprócz tego narrator powinien w tym momencie powyjmować wszystkie elementy z tego pudełka z scenariuszem. I tutaj macie całą talię kart z dowodami. One są ponumerowane od A do najczęściej L, jeżeli tego jest dużo. I narrator w tym momencie rozkłada je twarzą w dół, tak jak alfabetycznie jest to wszystko oznaczone na planszy. Tak, jakby ktoś się bał spoilerów, to rozkładamy scenariusz El Fantasma. Tak, ale nie będziemy pokazywać zbyt dużo treści. Tak, postaramy się nie mówić w razie czego o tym, tak, więc bez problemu możecie sobie oglądać. Nie będzie tak, że powiemy, że kamerdyner zabił tutaj na koniec. Trochę nie te czasy, żeby znaleźć kamerdynera, ale... No to wiesz, lata 40 myślę, że jeszcze Dobra. Gdzieś tam się pojawiali. Czyli tak, karty wszystkie mamy rozłożone i one na razie leżą sobie twarzą w dół. Również narrator wyjmuje pozostałe rzeczy. Jest często bardzo duża talia kart przeszukiwania. One są odpowiedzialne za to, że na każdej lokacji detektyw może wykonać akcję przeszukania i na każdym podejrzanym detektyw może wykonać akcję przeszukania, przetrzepać kieszenie w trakcie przesłuchania. W tym momencie narrator znajduje numerek karty odpowiadający numerkowi lokacji albo numerkowi podejrzanego i tą kartę przedstawia dla detektywa, który wykonywał tą akcję, i to jest karta tajna, tylko ten detektyw ją widzi i tam są jakieś informacje, albo może nie być żadnych, bo przeszukanie nie miało żadnych efektów. Oprócz tego co? W pudełku mamy jeszcze standziki z podejrzanymi, których rozkładamy sobie na mapie w podstawkach i oni są w odpowiednich lokacjach, do których detektywi muszą dotrzeć, żeby móc ich przepytać. No i najciekawszy element w sumie, no, główna mechanika gry, to są karty z dialogami. I to wszystko ląduje po stronie narratora i w tym momencie praktycznie jesteśmy gotowi do gry, tylko że jeszcze ostatnia rzecz, to detektywi dostają książeczkę ze sprawą, która wygląda w ten sposób. I tam mają tylko sam wstęp do sprawy, taki briefing, który mogą sobie przeczytać, który mogą mieć przed sobą. Tam jest opisane dokładnie wszystko, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło, jakiego typu zbrodnia, w jakiej lokalizacji, gdzie jest miejsce zbrodni i tak dalej. Natomiast narrator, czyli na przykład ja, dostaje taką książkę, która się nazywa The Chisel, właśnie to. I w tej książce przy sprawie, oprócz tego, że mamy ten sam briefing, te same wprowadzenie, mamy również tabelkę dialogów, z których będziemy wybierać dla graczy odpowiedzi w trakcie przesłuchań. No i mamy również rozwiązanie sprawy razem z epilogiem i ze wszystkimi wyjaśnieniami co do tego, które dowody do czego się odnoszą, które dowody gdzie można znaleźć i które poszlaki są ukryte w jakich lokacjach. Ja zasłoniłem sobie oczy, bo Mateusz otworzył tutaj rozwiązania sprawy, a we czwartek będziemy grali pewnie jakiś scenariusz, więc jakbyście chcieli zobaczyć grę w akcji, to
czwartek 18 widzimy się na naszym Twitchu, linki tam są na dole. I co, myślę, że może zaczniemy od tego, co mogą robić w ogóle detektywi i w jaki sposób to wpływa na grę narratora. Tak? Bo to chyba będzie najprostsze. Oczywiście. Cztery akcje na rundę, turę, dzień? Na dzień. Tak. Jeżeli tak grają cztery osoby, to dni jest przeważnie pięć na rozwiązanie sprawy, chyba że zasady mówią inaczej, czyli każdy będzie miał 20 akcji w sumie na próbę rozwiązania. Mhm. No i co mamy tutaj? Ruch po prostu, tak? 100 lokacji, możemy się sobie poruszać pomiędzy nimi. Jeśli chcemy przejść od dystryktu do dystryktu, musimy pamiętać o tym, że trzeba tutaj sobie stanąć na granicę i dopiero sobie przechodzimy dalej. Bardzo prosta akcja. A, jest tak, że można robić z tych czterech dostępnych akcji jakąkolwiek ilość tych akcji, które mamy tutaj wypisane. Tak? Można się w związku z tym, że ruch w obrębie jednego dystryktu to jest jedna akcja, ale żeby przejść do drugiego dystryktu, musisz stanąć na jego granicy i dopiero potem drugą akcją ruchu się ruszyć w obrębie tego nowego dystryktu, no to tak, czasami się trzeba ruszyć po 2-3 razy, żeby móc dojść do tej lokacji, która ciebie interesuje w tym momencie. Dokładnie. Czyli tak, ruszamy się, trafiamy na pole z podejrzanym, i możemy go przesłuchać, wydać na to akcję. Dokładnie. I przesłuchanie jest w sumie najciekawszym elementem, ponieważ w trakcie, gdy rozgrywany jest scenariusz, będą odkrywane twarzą do góry niektóre z tych kart, które są jawne dla wszystkich. Natomiast niektóre karty, w zależności od tego, jakie informacje uzyskał detektyw, mogą być oznaczane takim żetonem informacji w kolorze danego detektywa, co oznacza, że ta karta zostaje twarzą w dół, ale ten detektyw może ją podejrzeć w każdej chwili i on wie o tych dowodach, ale nikt inny o nich nie wie. I również niektóre ścieżki dialogowe mogą sprawić, że detektyw taką kartę ze stołu zabierze do siebie i będzie ją trzymał przed sobą. Wtedy dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, ta karta jest zastępowana taką kartą dowody usunięte przez, która jest składziona w tym miejscu i również jest składziony znacznik tego detektywa, który usunął, żeby wszyscy wiedzieli, kto jest w posiadaniu tego dowodu. Również ten dowód z odpowiednią literką jest oznaczany 3 dni później, niż detektyw go zdjął z planszy i jeżeli dojdziemy do tego dnia, na którym jest oznaczony ten dowód, to ten detektyw musi ten dowód ujawnić mimo wszystko dla wszystkich graczy po 3 dniach, ale ma nad nimi przewagę dzięki temu. Więc to też jest dosyć ciekawe. No i przesłuchanie świadka wygląda w ten sposób, albo podejrzanego, że mamy, możesz pokazać ten grid w sumie. Mm-hmm. Właśnie, to jest taki od razu plansz, zeszyt, który dodają do gry, to jest około 50 stron, czy nawet więcej, do robienia notatek. I jak widzicie, tutaj jest pionowa kolumna na podejrzanych, których sobie możecie uzupełniać i pozioma kolumna na właśnie wszystkie dowody od A do L. No i gdy detektyw decyduje się na przesłuchanie, wybiera sobie, którego podejrzanego przesłuchuje, czyli tego w swojej lokacji i wybiera, o którą kartę, o którą literkę alfabetu go pyta. Czy pyta go o ofiarę, czy pyta go o któregoś z innych podejrzanych, czy pyta go na przykład o narzędzie zbrodni, o którym ten detektyw już się wcześniej dowiedział. No i w tym momencie moja rola jako narratora jest następująca. Muszę iść do tabelki z dialogami, znaleźć sobie właśnie tą krzyżówkę, czyli osobę i pytanie i w tym miejscu mam wypisane od 1 do 3, 4 możliwych odpowiedzi. Przy czym jedna z tych odpowiedzi jest najprawdziwszą prawdą, czyli ta osoba, ten podejrzany, mówi wszystko, co wie na ten temat, co wcale nie musi być pomocne, ale może być pomocne, może być również inkryminujące dla tej osoby, ale są również odpowiedzi, które są zmyłką w jakiś sposób, czyli to są półprawdy, bezczelne kłamstwa, różne rzeczy. No i ja wybieram sobie jedną z tych odpowiedzi, dostaję numerek karty, szukam sobie tej karty w talii dialogów i podaję ją dla pytającego detektywa w takiej formie, że widzicie tylko i wyłącznie ten wybrany przeze mnie dialog, bo ta karta jest czterostronna, więc wybieramy sobie tylko ten dialog, który detektyw ma widzieć. I przekazuję go detektywowi, który zadawał pytanie. On jeszcze na to nie patrzy w tej chwili. Ponieważ w tym momencie wszyscy detektywi, którzy siedzą przy stole, mogą zdecydować się, że chcą skorzystać z pomocy kapusia. Każdy detektyw ma takie 2 żetony. Jeden z nich mówi pas, drugi z nich mówi daj łapówkę. No i każdy detektyw wybiera w tajemnicy, który żeton zagrywa. I w momencie, gdy wszyscy zdecydują, to detektyw pytający patrzy na kartę i musi zdecydować, czy ta odpowiedź, którą narrator mu udzielił, jest według niego prawdziwa i jej nie kwestionuje, czy uważa, że jednak jest coś więcej, czego mógłby się od tej osoby dowiedzieć i będzie kwestionował tę odpowiedź.
Jeżeli jej nie kwestionuje, nie dzieje się nic, mówi, że przyjmuje to za prawdę, wszyscy gracze odkrywają żetony. Jeżeli ktoś miał żeton łapówki, płaci $3 do banku i może podejrzeć tą samą odpowiedź, którą widział detektyw. Jeżeli ktoś zrobił pas, nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli zakwestionujesz odpowiedź, to wtedy... Do gry wchodzą fedory. Tak. To wtedy dajesz na szale jedną fedorę, którą dajesz narratorowi do ręki. No i narrator w tym momencie może zrobić chwilę napięcia, żeby troszeczkę wprowadzić więcej suspensu do tej sprawy. I jeżeli zakwestionowałeś słusznie, czyli ja nie powiedziałem tobie prawdy tym dialogiem, to wtedy twój kapelusz ląduje pod osobą, którą przesłuchiwałeś na planszy. Co to oznacza? Jeżeli będziesz zadawał jakiekolwiek inne pytanie tej osobie, możesz zdjąć ten kapelusz z tej osoby, wywierając na ją nacisk i wtedy ja muszę koniecznie powiedzieć ci prawdę w tym kolejnym pytaniu. Natomiast jeżeli zakwestionowałeś moją odpowiedź, a ona była prawdziwa, to wtedy ja ten kapelusz dostaję na swoją kartę narratora i narrator, zbierając te kapelusze, może je wykorzystywać od wszystkich graczy, może je wykorzystywać na dwa sposoby. Albo może zdjąć kapelusz któregokolwiek gracza, żeby zablokować na daną turę pytanie tego gracza, czyli do końca tego dnia ten gracz już nie może zapytać o tą jedną zablokowaną rzecz, żeby go trochę powstrzymać i trochę opóźnić w sprawie, albo narrator może wykorzystać ten kapelusz, żeby któremuś z graczy zablokować żeton kapusia, żeby ten gracz nie mógł się dowiedzieć o jakimś dialogu, który się odbył. I w ten sposób narrator może psuć detektywom życie najczęściej. Tak, ale detektywi nie są bezbronni i do tego mamy te wszystkie dolary, które zbieramy tak naprawdę. Dokładnie. Bo jeśli narrator blokuje nam pytanie, tak, możemy zapłacić $2, wynająć osiłków i tak dostaniemy tak, odpowiedź. Którzy przymuszą świadka do udzielenia odpowiedzi. Dokładnie. To może zaczęliśmy o pieniądzach, w sumie powiedzieliśmy już o kapusiach. I o przymuszaniu, tak? O gunach. Jeszcze są dwie akcje, które można zrobić za pomocą pieniędzy. Tak. Możemy zapłacić innemu detektywowi, żeby podejrzeć jeden z dowodów, do którego oni mają dostęp, tak? Albo który sobie wcześniej wzięli. Tak. Tylko że warunek jest taki, że musisz być na polu z tym detektywem. Tak. Dokładnie. I możemy zapłacić oficerowi za co? Za to, żeby mieć dostęp do jakiegoś dowodu również. Okay. Tylko że trzeba to zrobić na polu z posterunkiem policji. Na posterunek. Tak. I to jest wszystko, do czego możemy sobie wykorzystać pieniądze, także warto je zbierać. Jest nawet akcja, ale to o niej zaraz powiem później. Czyli mamy przesłuchania, tak jak mówił Mateusz, główna część gry tak naprawdę i tu całe te lawirowanie pomiędzy dobrymi i złymi odpowiedziami i tym, co uważamy, że nasz narrator robi, dzieje się właśnie przy pytaniach. Dalej mamy przeszukiwanie lokacji, czyli jesteśmy na jakiejś lokacji, możemy wydać akcję, żeby przeszukać ją i znaleźć tam jakieś podejrzane dowody. Dokładnie. I w tym też momencie, jest cała talia. I w tym momencie narrator znajduje odpowiednią kartę, podaje ją detektywowi i detektyw dostaje tą informację. Czasami jest tak, że te karty po prostu są wielorazowego użytku i każdy może przeszukać tą lokację, natomiast czasami karta jest oznaczona jako zarchiwizowana i jeżeli ten detektyw odkryje tą kartę i sobie ją przeczyta, to ta karta ląduje w archiwum i tutaj jest numer tej karty widoczny, że tej lokacji już nie można przeszukiwać, ona została przeszukana raz i wykorzystana, po prostu kto pierwszy, ten lepszy w tym momencie do tego typu karty. Dokładnie. Następnie, przeszukiwanie podejrzanych. Czyli jeżeli znajdujemy się na polu, na którym jest podejrzany, to też możemy wydać akcję, żeby go przeszukać i znaleźć jakieś dowody, bądź nie znaleźć przynajmniej tam dowodów, tak? Bo może ich zwyczajnie nie ma. Dokładnie. I to działa dokładnie tak samo. Narrator znajduje kartę w talii z daną osobą i podaje ją dla detektywa. Także zamiast zadawać pytanie, możecie zawsze przetrzepać komuś kieszenie, zobaczyć, czy nie ma przy sobie czegoś, co może go wkopać. Tak. Analiza następnie? Dostajesz po prostu jeden dolar za wykonanie analizy. To jest taka w sumie ostatnia akcja. Jeżeli już nie masz nic do zrobienia, nie masz żadnego pomysłu, to warto zrobić analizę, dostać ten jeden hajsu, żeby mieć na przyszłą turę troszeczkę więcej, a nóż widelec się na coś przyda. Dokładnie. I możemy też zrobić sobie kickback, taką akcję, którą możemy zrobić raz tylko na turę i tylko w miejscach, w których jest mafia. One są tutaj oznaczone na pomarańczowo. No i ona daje nam tyle dolarów, ilu jest graczy plus narrator w grze. Dokładnie, czyli maksymalnie 5. To jest dobra akcja, ale żeby ją wykonać, często trzeba się jeszcze dodatkowo poruszyć do odpowiedniej lokacji, także to wymaga troszeczkę więcej kombinowania. Dokładnie. Oprócz tego jeszcze na planszetce gracza jest żeton rozwiązania sprawy, który każdy gracz otrzymuje. I samo rozwiązywanie sprawy wygląda tak, że sprawę można rozwiązać teoretycznie w każdej chwili, jeżeli detektywi tego chcą.
wydając ten żeton, czyli każdy ma jeden strzał na rozwiązanie sprawy i w tym momencie detektyw wypełnia małą ankietę, która się składa z trzech pytań. Po pierwsze, detektyw musi podać narratorowi literkę alfabetu podejrzanego, który popełnił przestępstwo, A, B, C, D czy E. Po drugie, narzędzie zbrodni, znowu A, B, C, D, E, którekolwiek, tylko warunek jest jeden. Detektyw musi mieć dostęp do tego dowodu. On musiał wcześniej widzieć tą kartę. Nie można po prostu sobie zgadnąć, że na pewno pod kartą K jest schowana broń i na pewno to będzie to. Także trzeba mieć do tego dostęp. I ostatnia rzecz to jest motyw. Trzeba móc wybrać motyw. Motywy są na odwrocie książeczki, na odwrocie karty. Mamy tutaj spisane sobie wszystkie. Są wszystkie motywy. Z tej listy wybiera się jeden motyw, który detektyw uważa, że jakby dlaczego zbrodnia została popełniona. Te trzy odpowiedzi podaje do narratora. Narrator sprawdza w swojej książce, czy wszystko się zgadza. Jeżeli tak, to detektyw wygrywa sprawę. Jeżeli nie, to narrator daje tylko jedną informację zwrotną. Ile odpowiedzi jest trafnych, a ile jest błędnych, ale nie mówi które. I gra toczy się dalej. Natomiast jeżeli już ostatni dzień upłynie, z tych pięciu, które są przydzielone, to wtedy każdy detektyw, jeżeli sprawa dalej nie była rozwiązana, w kolejności tur może zrobić jeszcze jedną, ostatnią próbę odgadnięcia sprawy. Jeżeli nikt nie zgadnie, wygrywa narrator. Jeżeli ktoś zgadnie, wygrywa ten detektyw, który pierwszy w kolejności rundy udzielił prawidłowej odpowiedzi. I co? I to chyba wszystko z wersji dla więcej niż jednego gracza, tak? Bo mamy tam jeszcze jakieś komponenty solowe, o których sobie powiemy zaraz. Mamy też figurki, oczywiście cztery sztuki tutaj, dwóch mężczyzn, dwie kobiety z takimi kolorowymi podstawkami, standardzik, żeby sobie można było chodzić. No i tyle, to cała gra. Tak naprawdę to wszystko, tak. Natomiast tutaj można również grać solo i jest ten komponent solowy, który składa się z jeszcze jednej oddzielnej książki, która jest dużo bardziej spasiona, to jest taka książka Sleuth. I ta książka rozpatruje dialogi na zasadzie paragrafówki. Jest tutaj 1124 paragrafy do przeczytania i zapoznania się. Rozgrywacie dokładnie te same sprawy, tylko że chodzicie sobie jednym detektywem po mapie, natomiast rolę narratora pełnią w tym momencie tego typu karty, które są oznaczone również dla poszczególnych spraw. No i w momencie, gdy zadajecie jakieś pytanie dla jakiegoś podejrzanego o któryś z dowodów, to zamiast narratora sprawdzacie sobie właśnie na tej tabelce, który paragraf macie przeczytać z książki spraw i w ten sposób popychacie sprawę dalej, dostajecie, zbieracie dowody. Wszystkie inne zasady są praktycznie takie same. No i to tyle. Jakieś uwagi do gry? Bo ty grałeś już parę razy. Oj, nie raz graliśmy. Mamy rozwiązanych już w sumie pięć spraw, z czego jedną taką naprawdę bardzo trudną. I to, co mogę powiedzieć, że faktycznie znajomość angielskiego jest wymagana i to na dosyć dobrym poziomie, bo ta gra nie oszczędza na języku. Ten język jest tak stylizowany mocno na lata 40, jest dużo slangowego słownictwa. Jest dosyć brutalna, jeżeli chodzi o sprawy, które są. Tutaj są i narkotyki, jest i prostytucja, są różne tematy poruszane, które były aktualne w tamtych czasach, w sumie nadal są. Dużo mafii i tak dalej. Niektóre sprawy są ze sobą w pewien sposób nawet powiązane, ponieważ podejrzany z jednej sprawy, dwie sprawy dalej może się znaleźć jako ofiara i tak naprawdę jeżeli gracie te sprawy po kolei w tej samej ekipie, to już macie troszeczkę znajomych jakby na planszy, ale nie ma tak, że informacje z poprzedniej sprawy są potrzebne do rozwiązania kolejnej zbytnio. Wszystko jest wyjaśniane od początku. Natomiast wszyscy, z którymi grałem, potwierdzają, że fun factor tej gry jest rewelacyjny. Ja bawię się rewelacyjnie jako narrator, bo to nie jest tak, że jeżeli ja jestem narratorem, to tak naprawdę tylko podążam za tym scenariuszem i tylko odczytuję albo podaję dla was odpowiedzi do tego wszystkiego. Ta mechanika pytania jest taka, że masz naprawdę realny, nie to, że wpływ nawet na grę, ale grasz po prostu. Tak. Nie jesteś NPC-em, który przeczyta nam książkę, tak żebyśmy nie widzieli. Narrator musi być dobrze przygotowany. Ja muszę przeczytać najpierw sprawę, muszę przeczytać wprowadzenie, epilog. Fajnie jest, żebym mógł się zapoznać z dialogami również tych postaci wcześniej, żeby wiedzieć, jak grać, żeby jak najbardziej zmylić detektywów, ale przy tym jest bardzo dużo kombinowania. Kiedy wykorzystywać te fedory, żeby blokować pytania, kiedy kłamać, kiedy mówić prawdę i zakładać, że no, ta prawda jest na tyle niewiarygodna, że na pewno uznacie, że to jest ściema i spróbujecie ją zakwestionować. Także jest naprawdę bardzo duże pole do manewru dla narratora, jest to super zabawa. Natomiast ludzie, których obserwowałem przy stole jako detektywów grających, bawili się również świetnie. Było bardzo dużo robienia notatek, bardzo dużo zapamiętywania, rozkminiania faktów i bardzo dużo analizowania i ścigania się o dowody i
przeskakiwania się, jeżeli chodzi o to, kto będzie pierwszy i gdzie. Co ciekawostką jest, spróbowaliśmy raz nawet grać w 8 detektywów, czyli każdy detektyw jakby był parą graczy i to też działało bardzo fajnie, ponieważ każda para komunikowała się ze sobą, naradzała się po cichu, dyskutowali na temat tego, kogo o co zapytać w następnej kolejności, gdzie iść, o jaki dowód, czy to jest prawda, czy to jest kłamstwo i tak dalej, i tak dalej. Także też bardzo dużo fajnej interakcji, nawet przy większej liczbie graczy można z tego wycisnąć. Tak, to tylko jedna rzecz z tego, co widziałem. Są strasznie małe pola tutaj, więc jeżeli lubicie dużo pisać, dużo zapisywać i śledzić wszystko, co dzieje się w grze, to przynieście ze sobą nie zeszyt, ale notes, żeby tutaj było klimatycznie. Kartka papieru i długopis tutaj jednak się przydaje, mimo wszystko. No tak, czyli to jest cały detektyw. Jak się w to gra, możecie zobaczyć, tak jak mówiliśmy, we czwartek o 18 na naszym Twitchu. Będziemy grali po polsku, w sensie my będziemy rozmawiali po polsku chyba i komunikowali się po polsku, bo to będzie najprościej. Jeżeli chodzi o wykonywane ruchy, to tak. Natomiast sam briefing sprawy i rozwiązanie sprawy będzie po angielsku, ponieważ będzie odczytywane z książki scenariuszy. Tak, żeby tutaj się nikomu nie rozjeżdżało to tak naprawdę. Dokładnie. Więc zobaczycie, jak to wygląda i czy jeżeli nie macie aż takiego super zaawansowanego angielskiego jeszcze osadzonego w latach 40., to czy ta gra jest też dla was. Także widzimy się we czwartek. Do zobaczenia. Dzięki wielkie za oglądanie. Cześć.